Józef Mackiewicz Lewa wolna Odcinek 37 Ja się nie uchylam ze względów ja się po prostu boję że nie podołam że zawiodę zaufanie Myślicie raczej że was samego zawiodą nerwy czy sumienie Tak Jeśli chodzi o nerwy wydaje mi się macie dostatecznie mocne a jeżeli chodzi o sumienie Mam na myśli oczywiście sumienie rewolucyjne i ten pozorny konflikt, który stwarza zetknięcie z pozostałościami starych pojęć, to posłuchajcie, co Wam powiem. Nie prowadzimy żadnej wojny przeciwko Polsce. Mówi się u nas, że prowadzimy wojnę przeciwko Białopolakom. To prawda, ale nacisk kładziony przy tym jest absolutnie błędny, bo należy odwrócić nacisk. Nie, przeciw, a za prowadzimy wojnę, za oswobodzenie ludu polskiego. Ale i to jest tylko małym fragmentem, bo w istocie za oswobodzenie wszystkich ludów wszystkich ludzi pracy. W tym kontekście pojęć, pojęcie Białopolacy jest drobiazgiem bez znaczenia, sprawą podrzędną, kruchą gałązką na naszej drodze którą łamiemy nadeptując i nie oglądniemy się za nią, nawet zapomnimy na zajutrz. Nie ma żadnej wojny z Polską. Równie dobrze. Można by w takim wypadku powiedzieć, że prowadzimy wojnę z Rosją, dlatego, że górna warstwa tej Rosji, niedobitki Denikina, schroniły się na Krym i teraz pod wodzą generała Wrangla, pod sztandarem Rosji, chcą zahamować nasz zwycięski pochód. Absurd, Zapalił już trzeciego z rzędu papierosa, zaciągając się nim głęboko. Wprawdzie były carski generał Brusiłow i kilku innych jemu podobnych, których wzięliśmy na służbę, ogłosili z naszego polecenia odezwy do byłych denikinowców, apelując do nich, do ich patriotycznego sumienia, aby pomogli nam w wojnie z Polską, ale to należy właśnie do tego rodzaju fortelii, o których mówił Lenin w cytowanych przed chwilą słowach. A nie jest jednocześnie pewnym wekslem? Mm, niestety nieprzyjętym. Na dowód szczerości mogę Was wtajemniczyć. Właśnie wczoraj otrzymałem tajne doniesienie, że na przykład w pierwszym polskim pułku artylerii polowej, jak oni nazywają PAL, pod dowództwem niejakiego Romiszewskiego, prawie połowa oficerów to Rosjanie. Formujemy trzeci konny korpus w ramach naszej czwartej armii i Gonkorgaj. Donosi mi o to, że koło miasteczka Boguszewicze, 59. Orenburski Pułk Kozacki, z 10. kawaleryjskiej Dywizji przechodzi w pełnym składzie na stronę Białopolaków. Pod Wołodarką na Ukrainie, powiem wam nawet dokładnie, w nocy z 29 na 30 maja, udaje się formalna delegacja trzeciej brygady naszej czternastej dywizji kawaleryjskiej do polskiego generała i w następstwie cała brygada przechodzi na stronę białopolaków. To są właśnie ci zjednani, odezwą Brusiłowa. Nie mówiąc już o oddziałach generała Perymykina i rosyjskiego komitetu politycznego, tego awanturnika, esera Sawinkowa. Jedynego zdaje się któremu patronuje Piłsudski hmm, na Polesiu nie mówiąc o tych wszystkich kozakach dońskich i kubańskich po tamtej stronie a jeden bałachowicz co ten nam sprawia trudności ze swoją białogwardyjską bandą A, zresztą rozmawialiście z ludźmi w waszym obozie na hodynce hmm, tak przeciągnął zamyśleniu wintoft no więc jakaż tu wojna z Polską a że oni ich tam nie lubią, prawosławnych, i na gwałt chcą robić antyrosyjsko-patriotyczną wojnę narodową, to jeszcze nasze szczęście. A dlaczego szczęście? A no dlatego, że jeżeli przeciwnik celuje nie w cel, a obok, to zawsze szczęście ma ten, w kogo miało to trafić. Bardzo proste. Zapalił czwartego papierosa. — Palę tak dużo... Z przemęczenia, mówię Wam to wszystko dlaczego? No dlatego, żeby uspokoić to Wasze przeżyte sumienie, musicie w Waszym sumieniu dojść do tego głębokiego przekonania. Nie będę walczyć przeciw Polsce, ale wręcz odwrotnie walczyć za Polskę. Za prawdziwą, wolną Polskę, walcząc jednocześnie ze wszystkimi, którzy są za wszechświatową rewolucją. O, nie chcę wam naturalnie powtarzać haseł i rzeczy znanych do oklepania, ale chcę wam przypomnieć pamiętajcie nie walczymy ani za Lenina, ani za Bolszewików. Walczymy za szczęście całej ludzkości. Ktoś zapukał. — Proszę wejść! Wszedł człowiek, lat około pięćdziesięciu, o twarzy okrągłej, z brudawką na lewym policzku. Był w wojskowej bluzie z odznakami komisarza, w dobrze oczyszczonych butach, diagonalowych bryczesach, gładko uczesany, odbijający prawie elegancją od przeciętnego otoczenia. — Poznajcie się! — powiedział Mierzłałk. Komisarz polityczny inspekcji armii towarzysz Kostrijełów, a to... Towarzysz Wintoft, nasz przyszły współpracownik. Wintoft wstał. Męża Anny widział po raz pierwszy. Był zakłopotany, nie wiedząc, czy ma coś o swoich wizytach wspomnieć. Kostrijałow kiwnął głową, uścisnął podaną dłoń, ale zwrócił się tylko do mierzła łuka, rzucając na stół jakiś papierek. Tu mały wniosek oddziału oświaty politycznej do zatwierdzenia przez Refwojencowiec. Mierzłałuk rzucił okiem na pismo. Kostrzeow kiwnął głową i wyszedł. Wintoft usiadł z powrotem z poczuciem ulgi. Więc wracając do naszej rozmowy, podjął mierzłałuk, ale Wintoft, który poczuł się nagle raźniej, czy też no istotnie nabrał zaufania do mierzłałuka, przerwał mu tym razem. Mówicie, towarzyszu, szczęście ludzkości. No to naturalnie i dla mnie przesądza o, o wszystkich innych względach. Dlatego tu jestem, ale. Mówcie, mówcie zupełnie otwarcie. To mnie interesuje. No więc, ale spójrzcie wokół. Nie wymieniam. Sami widzicie, co się wokół dzieje. O, oczywiście widzę. To nie jest jednak logiczne, co mówicie. Bo, jeżeli stajecie na stanowisku szczęścia ludzkości, to tym samym stajecie na stanowisku przyszłości. A nie teraźniejszości. Jedynym słusznym i konsekwentnym stanowisku nic dla teraźniejszości, wszystko dla przyszłości. Jedno wyklucza drugie albo daleka perspektywa, albo patrzenie na zabłocone buty. W tej chwili stoimy na rumowiskach, a patrzymy w dal. Gdyby szczęście ludzkości otaczało nas już teraz, nie potrzebowalibyście kroczyć naprzód, zgoła robić rewolucji, ale rzecz w tym, że otacza nas nieszczęście ludzkości i to widzicie na każdym kroku. Dokonaliśmy największego w dziejach przewrotu, nie tylko w dziedzinie rzeczy, ale i w dziedzinie ducha. Do tego dochodzą własne nasze błędy wypaczenia, brak odpowiednich ludzi to naturalnie duży hamulec ale nie wierzycie chyba w różdżkę czarodziejską za której dotknięciem wszystko się przemienia no tak bywa w bajce nie bywa w życiu jeżeli więc widzicie to co jest a może zobaczycie nawet gorsze rzeczy to musicie sobie zdawać sprawę że to nie jest realne co jest Realne jest to, co będzie. A jeżeli za dziesięć, piętnaście lat od tej wiosny 1920 zobaczycie tu jeszcze głód, nędzę, ograniczenia wolności, brak towaru, więzienia, wyroki śmierci, niezadowolenie ludności i jej przekleństwa, i wtedy przyjdziecie do mnie i powiecie, widzicie, towarzyszu Mierzłałk. Co się wokół dzieje? A wtedy ja zdejmę przed wami czapkę z czerwoną gwiazdą i odpowiem. Winowat przed wami. Tak jest. Miał rację, że wątpił towarzysz Jan Wintoft, członek oddziału oświaty politycznej przy czwartej armii. Wintoft roześmiał się. Widzę, że w międzyczasie zostałem już zaszeregowany. A tak, no więc przydzielam Was do oddziału oświaty politycznej. Administracyjnie podlega on oddziałowi specjalnemu. Hmm, stanowi nawet z nim niejaką całość. Ale pamiętajcie o tym, że nic nie może się dziać bez akceptacji rewolucyjnego wojennego Sowietu, który składa się z trzech członków, a jednym z tych członków i to niekoniecznie najmniej ważnym. Uśmiechnął się. — Jestem nie ja. W każdej więc sprawie. I w każdej chwili możecie się do mnie odwołać. Oddział specjalny, w tym oświatowy, obejmuje wyłącznie dziedzinę polityczną. Rewolucyjny Trybunał wyłącznie dziedzinę służbową. No, wykroczenia i sprawy kryminalne. Dla porządku zameldujcie się u... Y, komandarma i nasztab arma. Aha, i y, y, jeszcze drobiazg. Przysługiwać Wam będzie fasunek odpowiedzialnego pracownika. Rozdział 36. Połock tonął w późnej wiośnie. Żegnał się z nią już otwartymi na lato oknami. Przepitały sady owocowe. Bzy traciły swoją liliowość w ogródkach. Otaczających drewniane podmiejskie domki, zmęczone w ciągu dnia karmieniem niemowląt, szpaki śpiewały na zorze wieczorną. Wintoft, po rozmowie z Łukiem, poczuł się jakby podniesiony na duchu niemal utwierdzony w dawnym zapale. A w każdym razie postanowił nie poddawać się więcej napadom wątpliwości i wewnętrznego zgorzknienia. Jakoś wyprostował się w sobie, ale. Jednocześnie czuł, że czyniąc dalszy krok w nieznane, w jakąś wsysającą go głębię, ułatwia sobie obojętność na otaczające go rzeczy. Jakby zapadała klapa, która zaczyna go dzielić nawet od własnych wewnętrznych impulsów i pragnień, które go tak absorbowały. Dlatego może właśnie teraz, gdy uzyskał stanowisko odpowiedzialne i względną swobodę ruchu, gdy mógłby w każdej chwili uzyskać kilka dni urlopu, a żeby osobiście pojechać do niezbyt odległego stąd Pskowa, nie myślał o tym wcale. Czy się zniechęcił do dalszych poszukiwań? Czy los jego brata stawał mu się stopniowo obojętny? Czy to pod wpływem rozmów z Anną Kostrzełową, czy argumentów nieżołka? Nad tym się nie zastanawiał, ale tak się składało. Sztab Armii. Stał kwaterą w jedynym ocalałym hotelu. Oddział specjalny, a i z nim oddział oświaty politycznej rozlokował się w obszernych murach pojezuickiego klasztoru. Stąd, gdy otwierał okno przydzielonej mu na kwaterę dawnej celi klasztornej, był widok na dźwinę, a tuż pod murem bieliły się pełnymi kłakami jaśminy. W dzień mniej było jakoś słychać, ale za to w cichą noc dochodził czasem przykry, jakby podziemny pomruk, czy nawet jęki ludzkie. I one nie zawsze dawały spać spokojnie. Później dowiedział się, że w ogromnych podziemiach, dalszych skrzydeł klasztoru, urządzone było więzienie, przeładowane w tej chwili więźniami politycznymi. Spędzano i wrzucano tam prawdziwych i rzekomych szpiegów, zakładników, byłych oficerów rosyjskich, ukrywających się w okolicy lub przedzierających się na stronę polską, i zresztą wszystkich podejrzanych o chęć przedostania się na lewy brzeg dźwiny, a więc przemytników i spekulantów. Poza tym chłopów oskarżonych o sabotaż przy dostarczaniu produktów, inteligentów oskarżonych o nastroje kontrrewolucyjne. Wreszcie dużą ilość tych chłopów, których spędzono tu furmankami nawet z dalszych guberni i nawet z głębi Rosji. Mieli oni stanowić właściwy tabor armii, bo... Wojskowego taboru nie było. Tymczasem wielu z nich próbowało uciekać, zostawiając nawet własne konie i wozy na przepadłe. Złapanych oskarżano o dezercję, za co z reguły groziła kara śmierci. Przeszkadzały też spać, bywało i echa nocnych strzałów, i warkot ciężarówek, którymi wywożono skazańców na miejsce kaźni. Rezygnował więc Wintoft i z zapachu jaśminu, i ze śpiewu ptaków o świcie zamykał okno. Duszno wtedy było w celi klasztornej, a... Podziemny pomruk bywało, przenikał grube mury, że wracał się z boku na bok i wstawał niewyspany. Odcinek 38. W tym czasie zaprzyjaźnił się jedynie z Walentynem Wolsow-Wolisowem, Naczwosem, czyli naczelnikiem oddziału wojennych doniesień prasowych, młodym, wesołym Żydem z Ukrainy, który przybrał sobie to dziwaczne nazwisko z fantazji po jakimś oficerze białogwardyjskim. Walentyn był niskiego wzrostu, miał twarz różową, jakoś niepoddającą się opaleniźnie. Uchodził powszechnie za notorycznego optymistę, a był notorycznym pesymistą. On to klarował Wintoftowi, gdy byli sami i istniała pewność, że nikt nie może ich podsłuchać. To, że tych chłopów, jak mawiał Lenin słusznie, przykutych do kupy własnego gnoju, Rozstrzeliwują u nas całymi snopami, to naturalnie wielkie świństwo. No ale z drugiej strony, weź, co by było, gdyby tę karę śmierci znieść? Hm? Wszystkie armie zostałyby unieruchomione jednego dnia, bo tego dnia zwiałyby wszystkie podwody. Zwialiby wszyscy chłopi do chaty, porzucając swoje baty. Nie, nie, nie w tym tkwi zło, że ich rozstrzeliwują — a w tym, że my przez taką organizację poniesiemy klęskę? Daj o tym wiadomość do swoich gazet. Żartował Wintoft. Gdyby mi nie szkoda było moich nowych butów, które sobie właśnie sprawiłem, podciągnął cholewy i przyglądał się im z lubością, o, to bym taką wiadomość naturalnie ogłosił. Ale wiem, że z mego trupa ściągnie te buty gielbach, i pośle żonie, żeby sprzedała na sucharewskim rynku. Natomiast klęskę ponieść musimy, bo niemożliwe jest opierać wszystek transport wielu armii ruszających na podbój Europy wyłącznie na podwodach witebskich, smoleńskich, bryjańskich czy kałuskich chłopów. Oś pęknie prędzej czy później. I wojska zostaną bez amunicji i bez żywności prędzej czy później. Nawet Wallenstein w trzydziestoletniej wojnie miał własne tabory, a my? Tylko chłopskie furmanki. Skąd ci do głowy przyszedł Walenstein? Czyta się coś niecoś. Naturalnie nie z waszej oświatowej biblioteki. No, bywaj. Dziś jeszcze muszę być u Naczdiwa ósmej. czterdziesta ósma dywizja wysunięta była ku łotewskiej granicy. Wskutek niedociągnięć transportu kolejowego koncentracja czwartej armii w rejonie Połocka odbywała się z opóźnieniem. Powoli ściągały oddziały 164 Samodzielnej Brygady Piechoty, 18 Dywizji, 12 Dywizji, odbywało się przegrupowywanie 53 Dywizji Strzeleckiej, nie zgrupował się jeszcze trzeci konny Korpus Gaja którego dwie dywizje, dziesiąta i piętnasta, o łącznej sile dziesięciu pułków kawalerii, stanowić miały główną pięść uderzeniową. Nie tylko czwartej armii, ale całego frontu północnego. Tymczasem Wintoft miał pełne ręce roboty. Oddział oświaty politycznej przeprowadzał zakrojoną na szeroką skalę agitację, organizował mitingi, koncerty muzyki gramofonowej – na które zbiegały się nieraz o zwłaszcza po miasteczkach mniejszych wszystkie dzieci żydowskie. Przyprowadzał dzieci dorosłych i wygłaszał pogadanki w oddziałach wojskowych, kompletował spis książek do bibliotek armii. Czasami wracał późno i przyjaciel jego, walentyn Wolsow-Wolisow, nie zastawał go w domu pewnego wieczoru Wintoft oczekiwał go właśnie leżąc na łóżku. Z rękami pod głową na znak. Wrócił zmęczony z mitengo, gdy usłyszał kroki na korytarzu, a następnie pukanie do drzwi, zawołał, nie zmieniając pozycji. Wpełzać. Wallenstein. Drzwi się otworzyły i wszedł Gielbach, zastępca naczelnika oddziału specjalnego. Wintoft spuścił obute nogi z łóżka, przeprosił mruknięciem i poczuł, że serce zakołatało mu nieprzyjemnie. Myślałem, że to nasz naczwoso nie szkodzi. Ja tu z małym drobiazgiem na sekundę. Proszę, siadajcie, towarzyszu. Dziękuję. Rzecz taka. Wyście swojego czasu chcieli odszukać swego brata, Piotra Wintofta. Nieprawdaż? I nie oczekując na potwierdzającą odpowiedź ciągnął dalej. Otóż miejsce jego przebywania zostało w międzyczasie ustalone. No, raczej przez pewien przypadek. Mniejsza. On jest w oddziale znanego bandyty białogwardyjskiego, Bułak Bałachowicza. Mówił równym, obojętnym tonem, patrząc przed siebie w ścianę. W tej chwili potrzebujemy mieć pilnie tam własnego człowieka. No choć to nie nasz odcinek frontu, ale wobec zbiegu okoliczności. Dowództwo frontu prosi nas o pomoc. Chodzi więc na razie o taki drobiazg, żebyście zechcieli, towarzyszu, napisać kartkę, no kilka słów do waszego brata. Kartkę? Ale jak to? Co mam napisać? Spytał nie swoim dlaczegoś przyciszonym głosem Wintoft, blednąc na twarzy. No, to znaczy zwyczajny świstek papieru. No, od chociażby wyrwany z tego kajetu. Tylko żeby poznał wasz charakter pisma. A treść najprostsza. Bezwzględnie zaufaj oddawcy niniejszej kartki. A ten... A ten już powie, co trzeba ustnie. To wszystko. E, pozwolicie zapalić? Naturalnie. Naturalnie. Nastała chwila milczenia, podczas której Gielbach zajął się zapalaniem papierosa, a Wintoft ochłonął z zaskoczenia i... Biorąc do ręki zeszyt, wyrwał z niego kartkę. Zaraz napiszę ołówkiem piórem? Oto chemiczny ołówek. Gielbach wyciągnął z kieszeni fręcza. Kochany Piotrusiu, pisał Jan i urwał. Siedział pochylony nad stołem, z ołówkiem w palcach. Przepraszam, powiedział z uśmiechem, usprawiedliwiając się, y, ale nie mogę jakoś zebrać myśli. — Nie szkodzi. Ja tu mam wstąpić jeszcze na tym samym korytarzu do... No, nieważne. Przyjdę do was za dziesięć minut. — Zrób to dla mnie. Proszę cię. Zmiał kartkę i rzucił na podłogę. Wyrwał drugą z zeszytu i wpatrywał się jakiś czas w koniec ołówka. — Kochany Piotrusiu, pozdrawiam cię serdecznie. Urwał, zmiał i rzucił pod nogi. Wydarł Trzecią kartkę i napisał: Kochany Piotrusiu, mam nadzieję, że rozpoznajesz mój charakter pisma. Proszę cię bardzo, abyś oddawcy niniejszej kartki bezwzględnie zaufał we wszystkim, co ci powie. Kochający cię brat Jan. Gdy po dziesięciu minutach Gielbach wychodził z kartką w kieszeni od vintofta, zetknął się w progu z Walentynem. Przywitali się skinieniem głowy. Gielbach poszedł korytarzem i mimo woli Czekali, aż odgłos jego kroków zacichnie. Aha, coś taki kwaśny, spytał walentyn siadając. Nie kwaśny, tylko zmęczony. Wróciłem właśnie z mitingu w 143 brygadzie. Ha, a czego chciał od ciebie? O, ta żółtaczka? Nic ważnego. I w formie żartu dodał e, Rodzinne rozmowy. E, gratuluję. Nie wiedziałem, że jesteś tak wysoko spokrewniony. Świadczy, że nie znasz wewnętrznej organizacji Czerwonej Armii, odparł Wintoft, nie siląc się na ironię. Pół godziny później Gielbach zameldował się u mierzłałka. No i co? rzucił ten znad stołu. Napisał. Mierzłałk przebiegł oczami kartkę, złożył ją i schował do jednej z teczek leżących na stole. Rozdział. Trzydziesty siódmy. Anna Kostriłowa przyjechała do Połocka 26 czerwca. Wyszła z dworca i spojrzała na zapylone, rozgrzane słońcem brukowane uliczki. Jej smutek pogłębił się jeszcze może dlatego, że widok tego miasteczka był smutny, a, a może był smutny dlatego, że jej było smutno? Nazajutrz hm. odszukała Jana Wintowta. Ujrzawszy ją, rozłożył ręce. Nie mogłem wtedy pójść. Wezwali mnie nagle. — No, domyśliłam się. Ale czemuście nie napisali? — Czemu... Czemu nie napisałem? E, — hmm, To prawda. Nie wiem czemu. — Zdarza się. Ale gorąco dzisiaj. Wytarła pot z czoła końcem chusteczki, którą miała na głowie, wpychając pod nią jednocześnie kosmyki włosów. Krótkie rękawy, bluzki ukazały plamy potu pod pachami. Umieram z pragnienia. Słuchajcie, towarzyszu. Ale zaraz, czyśmy nie byli już na ty? No, naturalnie byliśmy. Ona uśmiechnęła się ustami, w oczach miała cień żans. Po twoim wyjeździe powróciłam do pracy z początku do polskiej trybuny. Po kilku dniach przeniesiono mnie jednak do komisariatu, do polskich spraw wojskowych. Znasz może towarzysza Leszczyńskiego Leńskiego? Osobiście nie. Ty wiesz, że przydzielona jestem teraz do ciebie? Powiedziała to wyraźnie, podkreślając obojętność słów. Do twego oddziału oświaty politycznej poprawiła, ale tylko czasowo, bo rzecz rozbudowuje się ogromnie. Z natury byłam zawsze sceptykiem. W tej chwili muszę być entuzjastką. Wiesz, co się przygotowuje? No wiem. Wielki skok naprzód. W ogóle to tak, ale w szczególe jest już ukonstytuowany tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Byłam na odprawie, zorganizowanej dla polskich bolszewików przez towarzysza Marchlewskiego. Jest to właściwie prowizoryczny rząd przyszłej Polski Komunistycznej. Z Marchlewskim, Dzierżyńskim, Feliksem Konem, Pruchniakiem i tak dalej. Lada dzień ma już. Zostać proklamowany jawnie. Masa ludzi tam. Jest i Jurkowski, i Alfred Lampe, i Leński, i Stanisław Bobiński, i Budzyński, i Helena Bobińska, i nawet Karol Radek. Choć ten pewnie przerzucony będzie do Niemiec. Masa. — I ty? Eee, — Nie tak wysoko ale jak przypuszczam to nie tylko ja, ale i ty. Będziemy przerzuceni do tamtej roboty, bo, bo potrzeba jak najwięcej ludzi. Naturalnie. Dopiero w miarę posuwania się, coś chciałem ciebie zapytać. Aha, a, mąż mój wyjeżdża? M -m Mnie się pytasz? No, tak, wyjeżdża. Wintoft pełnił krótko zastępcze funkcje skarbnika, przy oddziale specjalnym i wypłacił na ręce Kostryłowa dwa miliony rubli banknotami carskimi i pół miliona w markach polskich. No nie była to suma zbyt wielka, więc sądził, że tajna misja, którą obarczono Kostryłowa, też nie musi być chyba zbyt ważna. O ile się orientował, Kostryw udawał się gdzieś na Polesie czy Wołyń, gdzie stała większość rosyjskich i ukraińskich. Jednostek kontrrewolucyjnych, które przeszły na stronę polską. Nic więcej nie wiedział. Nie pytał i nie pytał też Anny, dlaczego ona pyta. Y, muszę z tym moim prywatnikiem się rozmówić, powiedziała siląc się na lekki ton. Jeszcze przed jego wyjazdem. A dlaczego prywatnikiem? Bo mój mąż jest dużym właścicielem sporej ilości żon wezmę chyba rozwód choć życie w kolektywie zalecane jest przez komunizm ten żartobliwy ton nie dał się jednak usłyszeć odprowadził ją do domu gdzie mieszkała jak się okazało razem z mężem widok był nudny ulice zapchane żołnierzami od których niosło wonią potu i mahorki obdrapane w słońcu domy płoty które ocalały jeszcze przed spaleniem, oklejone były plakatami. Na każdym widniało słowo rewolucja. Dumne słowo, nad którym świeciło słońce w błękitnym odrętwieniu, kapiąc żarem. Wkrótce po tym pierwszym spotkaniu z Anną Wintoft, wraz z kilkoma innymi ze sztabu Czwartej Armii, wezwany został do Smoleńska. Na czele Rewolucyjnej Rady Wojennej Frontu Zachodniego, którym dowodził Tuchaczewski, stał śmigła i unszlicht. 41-letni Józef unszlicht, używający częściej pseudonimu Jurowski, już przed 20-laty członek socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, później frakcji bolszewików, czekista i bliski współpracownik Dzierżyńskiego, wezwał teraz komisarzy politycznych Armii Północno-Zachodniego Frontu oraz odpowiedzialnych pracowników oświaty politycznej i oddziałów specjalnych. Do smoleńska na ściśle tajną odprawę. Odcinek 39. Poprawiając kilkakrotnie pas na brzuchu, obciążony futerałem nagana, Unschlicht zagaił dosyć monotonnie, widać, że z trudnością dobierą słowa przemówienia, które nie powinno wyjść z ram oficjalnej propagandy, a jednocześnie wtajemniczyć zebranych w pewne nieujawniane postulaty, które winny ich zorientować w zakulisowej strategii politycznej wielkiego pochodu rewolucji na zachód. Pochód ten, marsz naprzód mówił, uderza dwoma potężnymi skrzydłami. Lewe skrzydło to front południowo-zachodni pod dowództwem towarzysza Jegorowa, skonną armią towarzysza budionnego z towarzyszem Stalinem jako członkiem e, ref wojen sowietu. Po rozbiciu białopolaków na swej drodze ma przez Galicję wkroczyć na Węgry dla przywrócenia tam ustroju radzieckiego i poprzez Węgry na Bałkany. Uczestnictwo w tym skrzydle komunistów węgierskich oraz tak doświadczonych towarzyszy bałkańskich, jak na przykład nasz serbski towarzysz Dundicz i innych, gwarantuje po zwycięstwie militarnym pełne zwycięstwo polityczne. Sięgnął po szklankę zrobioną z obciętej butelki napił się łapczywie wody, kilka kropel potoczyło się z wygolonego podbródka na bluzę i tam zatrzymało upasa. Słuchacze, jak to bywa zazwyczaj na odczytach, wpatrzeni w szczegóły ubrania prelegenta, śledzili bieg tych kropel bez większego zainteresowania. Prelekcja zapowiadała się nudnie. Łączlicht odsapnął, odstawiając szklankę. — Ważniejsze jest jednak, towarzysze — podjął, patrząc ponad głowy słuchaczy — Nasze prawe skrzydło frontu północno-zachodniego. Poniesie ono sztandar rewolucji przez Warszawę na Berlin. Podniósł rękę gestem patetycznym. Białopolska bariera będzie przez nas zdruzgotana. Jako Polak, jako dawny członek socjaldemokracji polskiej. Cieszę się naturalnie, szczególnie z faktu, że właśnie ziemią polskim Proletariatowi Polskiemu przypadnie zaszczytna rola pomostu otwierającego drogę rewolucji europejskiej, rewolucji światowej. Mogę was poinformować, poufnie na razie, że jest już ukonstytuowany rewolucyjny rząd proletariackiej Polski, do którego mam nadzieję sam będę miał zaszczyt należeć. Chciałbym was jednak zorientować przedtem, w niektórych szczegółach strategii i taktyki rewolucyjnej, do jakiej będziecie się musieli zastosować na najbliższych etapach naszego marszu. Idziemy najpierw przez ziemie litewsko-białoruskie, wchodzące w skład bolszewickiej Republiki Proletariackiej Litwiału, której władze znajdują się tu, w Smoleńsku. Wszelako ze względów taktycznych nie wystąpią one zaraz o przywrócenie pełnej integralności swych granic. Przeciwnie, zachowają się na razie biernie. Niech więc was, drodzy towarzysze, nie zadziwi i nie dezorientuje fakt, że jednocześnie jest w planie zawarcie przyjaznego traktatu z Litwą burżuazyjną i nawet odstąpienie jej poważnych terytoriów, wchodzących formalnie i faktycznie w skład Litbieu. I to terytoriów Oswobadzanych przez główne nasze siły zbrojne. W traktacie, wspomnianym, zawarta będzie odnośna tajna klauzula dotycząca tego przemarszu. Politycy, burżuazyjnej Litwy, okazali bowiem na tyle rozsądku i realizmu politycznego, skrzywił kącik ust w kształt uśmiechu, nie przydając mu wszakże wyrazu ironicznego, że zdają sobie sprawę, iż imperialistyczna Polska. Stanowi dla nich większe niebezpieczeństwo niż nasza proletariacka ojczyzna. A no, z drugiej strony nam w naszej polityce pokojowej, nigdy zaborczej, nie chodzi o granice i terytoria, lecz wyłącznie o ludzi te terytoria zamieszkujących. W tej zaś chwili chodzi nam szczególnie o to, Abyśmy w naszym pochodzie naprzód, zanim nie zdobędziemy Warszawy, nie byli zagrożeni na naszym prawym skrzydle, ani na naszych tyłowych drogach komunikacji, które akurat tamtędy będą przebiegać. Tak więc widzicie, że nasz projektowany traktat pokoju i przyjaźni z Litwą burżuazyjną przedstawia korzyść dla obu stron. I tak go proszę interpretować w politycznej praktyce. Hmm. Naturalnie, jeżeli chodzi o nasze rewolucyjne sumienie, nie jest to kompromis sprzeczny z tym sumieniem. Chcę przez to nadmienić, że naturalnie nie my narzucamy komuś ustrój, jaki ma panować w danym kraju, narzuca go wola ludu pracującego. Więc, z chwilą rozbicia Białej Polski i unicestwienia zagrożenia z tej strony dla Litwy, Należy się spodziewać, że lud pracujący Litwy i Białorusi będzie miał okazję do ponownego wyrażenia swojej woli, czy chce utrzymać panowanie burżuazyjnej Litwy, czy też raczej pragnie przywrócenia suwerenności Republiki Litbiełu i wolnego ustroju rad robotniczo-chłopskich. Mamy też niepłonną nadzieję, że politycy burżuazyjnej Litwy w dalszym ciągu okażą tyleż samo zmysłu realno-politycznego i rozsądku, że zechcą rozpatrywać tę sprawę, respektować wolę swego ludu pracującego. Tym razem nie umiał się powstrzymać od przebłysku drwiącego uśmiechu, ale zgasił go natychmiast. — W sprawie mm, dalszego rozwoju w Niemczech, po rozdeptaniu hydry polskiej kontry nie mogę wam dużo powiedzieć gdyż wytyczne w tym kierunku zależeć będą w dużym stopniu od okoliczności nie jest to jednak dla was rzecz pilna a rzecz drugiego etapu przypomnę słowa towarzysza Lenina nacierając na Polskę tym samym nacieramy na entente burząc białopolską armię burzymy ów Pokój wersalski, na którym opiera się system dzisiejszych międzynarodowych stosunków. Towarzysz Lenin nazwał pokój wersalski pokojem lifiarskim, pokojem ciemiężców, pokojem rzeźników, którzy ograbili i rozczłonkowali Niemcy. To stanowisko Towarzysza Lenina, jedna mu przychylność nie tylko wśród mas pracujących Niemiec, ale również wśród części burżuazji, a nawet generalicji i obszarników niemieckich, zwłaszcza z ziem odebranych i na sposób grabieszczy oddanych Polsce. To też w Niemczech wytwarza się w tej chwili coś w rodzaju bloku czarno-secińców z bolszewikami, sprzecznego z naturalnym porządkiem rzeczy, ale na danym etapie niezmiernie dla nas dogodnego. Nie leży więc w tej chwili w naszym interesie przedwcześnie zrażać, tym mniej mobilizować te sfery przeciwko nam, bo po co? Nieprawdaż? Dlaczego towarzysz Lenin, Trocki i inni, których nie wymienia, a którzy w tych sprawach decydują, nie chcą i słusznie ujawniać pewnych szczegółów, których znajomość nie jest nam zresztą, jak powiedziałem, na razie potrzebna? Wspominam jednak o tym, aby was uprzedzić, zwłaszcza towarzyszy z czwartej armii, iż być może zetkniecie się w swym pochodzie wzdłuż granicy pruskiej z wystąpieniami Spartakusowców, którzy wyjdą wam na spotkanie, aby nam podać braterską, proletariacką dłoń we wspólnej sprawie. Wymiecenia śmiecia junkiersko-burżuazyjnego z Niemiec. Tak jak... Wymietliśmy własne kadecko-kontrowe śmiecie z Rosji. Ale mówię to wam dlatego, dlatego że dla najważniejszej przyczyny, abyście podnosząc ducha, pouczając i oświetlając podległe wam oddziały Armii Czerwonej, pamiętali, że zdobycie Warszawy nie jest celem końcowym, lecz tylko Punktem wyjściowym do właściwego, wielkiego celu rewolucji europejskiej, rewolucji wszechświatowej. Towarzysze, życzę Wam powodzenia w tym największym w dziejach ludzkości marszu dla wolności i pokoju świata. Wszyscy powstali z miejsca. W drodze powrotnej do Połocka odezwał się komisarz polityczny, politruk trzeciego konnego korpusu, towarzysz Ścibor. — Genialny jednak jest ten nasz Lenin. Na co towarzysz Gielbach odpowiedział ziewając. — I on genialny, Uff, i te burżuazyjne bydło, tępe jak bydło. Po trzeciej w nocy pociąg ostrzelany został nieszkodliwie przez partyzantów, antybolszewickich działających w rejonie Bieszenkowicze-Witebsk. O szóstej rano przybył do Połocka z jednym rannym pasażerem i trochę wybitymi szybami. A nazajutrz, 2 drugiego lipca, komfront Tuchaczewski podpisał odezwę do żołnierzy Armii Czerwonej. Żołnierze Armii Czerwonej! Na zachodzie rozstrzygnie się los rewolucji światowej. Poprzez trupa Polski wiedzie nas droga do powszechnego pożaru światowego. Naprzód na Mińsk, Wilno, Warszawę. Rew wojen sowiet frontu ogłosił w Smoleńsku w rozkazie do żołnierzy: Żołnierze Czerwonej Armii, pamiętajcie, że front zachodni jest frontem rewolucji światowej. W kilka dni później Polska Partia Socjalistyczna w Warszawie, najbliżej związana z osobą naczelnika państwa polskiego, wydała odezwę do Polaków. Polska walczy nie z bolszewikami, nie z władzą sowiecką, ale z Rosją, z całą potęgą dawnego państwa carów. Ideom Trockiego i Brusiłowa musimy przeciwstawić wolną ideę polskiego ludu pracującego. — Kostriełow — powiedziała Anna. Była to forma, w której coraz częściej zwracała się do męża. — Te dwa miliony w carskich banknotach zostaw tu. Kostriłow przerwał na mydlanie twarzy i z pędzlem z nieruchomiałych palcach patrzył w lustro. — Ja wiem, co ty zrobisz — ciągnęła Anna szybkim, twardym głosem, jakby się bała, że jej przerwie. — Bo ja dawno przejrzałam twoje zamiary. Jeśli chcesz wiedzieć, to od czasu, gdy do ciebie... Przyjeżdżał ten, już wiesz kto, kogo podobno zabito później w Bobrujsku. Pół miliona marek polskich nie jest dużo, ale dwa miliony carskimi jeszcze mniej. I ten drobiazg zostawisz tu. Starczy tobie tamtych na nowy początek. To jest mój warunek. Inaczej. Kostrzewow odstawił pędzel na półeczkę przed staroświeckim lustrem. Mydło na twarzy kurczyło, się wysychało. Podszedł do stołu i wyciągnął szufladę. — Nie waż się sięgać po pistolet! — krzyknęła zachrypniętym, nagle zduszonym półgłosem. — Nie waż się do mnie strzelać, chyba że chcesz popełnić samobójstwo, bo tak się dla ciebie to skończy. — Nie myśl, że jestem taka głupia i że nie obstawiłam tej możliwości. — Obstawiłam. Jeżeli padnie strzał, nie dojedziesz nawet do rogatek Połocka. Słyszysz? Ty! Kostriewow wyjął z szafy... Siódemkę, ale schował do kieszeni. Poszukał papierosów, zapałek i zaciągnął się dymem. Ze sterczącymi ku górze włosami, z plamami mydła na twarzy wyglądał jakoś fantastycznie. A po co ci dwa miliony? Zapytał. Hm. Po co komu dwa miliony? Pytanie? Nie komu, pytam, a tobie. Po to samo, co komu? Z materializmu dialektycznego ostarzałam do materializmu życiowego. I więcej nie masz prawa pytać, bo odpowiem, że chcę kupić krowę, aby codziennie mieć świeże mleko. A, to tak. A gdzie gwarancja? Dwie gwarancje. Jedna, że nie wydałam ciebie dotychczas. Druga, te dwa miliony, które zostaną w kieszeni mojej spódnicy. Tu. I dorzuciła już zupełnie po kobiecemu, a nie w innych spódnicach. Gostrijałów, Trzy razy zaciągnął się jeszcze papierosem, niedopałek rzucił, przydeptał butem na podłodze i wrócił do golenia. Później umył się w chybotliwej żelaznej umywalce w rogu i wyszedł do drugiego pokoju. Nie trwało długo. Przyniósł stamtąd paczkę, szczelnie opakowaną w worek i rzucił na stół z brzękiem przewracając szklankę. Anna siedziała przez ten czas na krześle u okna i udawała, że zaszywa stanik. Popatrzeć na nich z boku mogłoby się zdawać, że stare małżeństwo w przystępie złego humoru i wynikłej stąd sprzeczki. Podniosła wzrok i spojrzała na paczkę. On ubrał się, zabrał swoje rzeczy i przestąpił próg. Odcinek 40. Nie obawiasz się, żeś wybrał najgłupszy moment? Nie. Zamknął za sobą drzwi bez hałasu i pożegnania. Na rynku. Za oknami na bruku brudnym jak pył śmiały się młode Żydówki, a głos starej Żydówki skrzeczał niezrozumiale. Ania, pytał po powrocie ze Smoleńska Jan, Czemu ty od pewnego czasu wyglądasz, jakbyś się zamartwiała? Skoro mówiłaś, że musisz być przepełniona entuzjazmem, nie smuć się. Jestem przepełniona entuzjazmem, ale nie w stosunku do własnej osoby. Martwię się losem. Nie dziejami. Nie powinnam tego czynić, wiem. Czy ty czynisz zawsze to, co powinieneś? Postanawiam to codziennie rano, jak wciągam buty z cholewami. Będę musiała też sobie sprawić. Chodź do mnie. U mnie jest wódka. A żeby rozproszyć jej przygnębiony nastrój chciał zmienić temat i idąc z nią przypomniał sobie. Tyś mówiła o różnych ludziach, którzy skupili się wokół. Komitetu Polskiego. A nie zdarzyło ci się zetknąć. Nie przychodzi do was. Taki wardyński, zdaje się, Polakon. Leon? Nie znam imienia. Z pierwszego pułku zapasowego? E, tak. No owszem, widziałam go raz. E, rozstrzelali jego. Co ty mówisz? Za co? Nie wiem. Podobno prowokator jakiś. — Czy ty jesteś bardzo głodny? Bo nie wiem, jak tam u mnie z zakąską. — Głodny nie, ale zakąskę... zakąskę... Uśmiechnęła się Blado, biorąc go za rękę. Było ostre pogotowie i popełniał poważne wykroczenie służbowe, nocując u niej. Przed świtem zbudził ich grzmot dział z odcinka Dregucze-Dzisna. W linii powietrznej było to ze trzydzieści wiorst. Ale od wstrząsów chybotała się koronkowa firanka nad otwartym oknem. Usiedli oboje w łóżku, nasłuchując. Przez górną połowę okna widać było, jak różo wieje, rozjaśnia się niebo. Nadciąga dzień. Jeszcze w mgiełce rosie zapachu dźwiny. Dzień lipcowy, ciepło-błękitny. Anna opadła z powrotem na poduszki. — Jak to zawsze w kółko to samo, nic nowego — powiedziała, przymykając oczy. Najpierw przyjaźń, później na ty, później pije się wódkę i później idzie się razem do łóżka. Wintroft oprzytomniał nagle, zerwał się, odrzucił daleko kołdrę z łóżka, spuścił nogi i chwycił za ubranie. Anna, odsłonięta, gwałtownym ruchem obydwu rąk obciągnęła koszulę, która zwałkowała się jej na brzuchu. Ubieraj się! krzyknął, prędko! Rozpoczęła się wielka ofensywa! Prędko! Czwarty lipca, rozdział trzydziesty zaczęło się przed świtem czwartego lipca. Karol pełnił tej nocy służbę łącznika konnego przy sztabie pułku. O godzinie trzeciej nad ranem łączność drutowa została zerwana i nie pozostawało nic innego jak z meldunkiem do sztabu brygady pchnąć konnego. Kazano mu szukać sztabu w Doksztycach. Karol pocwałował drogą przez las wysokopienny. Słońce nie dotarło jeszcze do wnętrza. Zaledwie w górze barwiły się zorzą wystarczające z porannej mgły kopulaste wierzchołki sosen i stożki świerków. Na dole było ciemno. Droga szarzała w tumanie, ale tam, gdzie niknęła w głębi lasu, wydawała się prowadzić w czarność. Dzień jednak zapowiadał się pogodny, bo mgła najwidoczniej ustępowała w podszycie, wsiąkała w mchy. Czasem ukośny promień, przedarłszy się gdzieś między konarami, zaigrywał zrojem komarów nad drogą. Pachniało silnie zbutwiałym drewnem, wilgotnym igliwiem, żywicą. Koń pochrapywał w biegu, a gdy z głuchym dudnięciem kopyt, potykał się o wystające korzenie. Wtedy Karol podrywał go nerwowym szarpnięciem i wtedy podrażniony wierzchowiec, strzygąc uszami, dodawał jeszcze biegu. Siwy. Leśny kurz, zbity tępymi hacelami, pozostał w tyle. Las się budził. Niewyspana wiewiórka, kryjąc się za pięć świerku, wyjazgotała wiele złych życzeń pod adresem i konia, i jeźdźca. Poza tym było cicho. Tylko dochodził narastający wraz ze słońcem grzmot dział od wschodu. Do Krzyce okazały się zapchane taborami pierwszej Dywizji Litewsko-Białoruskiej gotującymi się do odmarszu o sztabie brygady nikt nie słyszał i słyszeć nie chciał w ogólnym rozgardiaszu. jakiś sierżant nie odrywając wzroku od ładowanych chwór poradził Karolowi by szukał w parafianowie do parafianowa było dziesięć kilometrów Karol przebył je przechodząc w kłus a miejscami wstępa słońce któremu żaden obłok nie tolował drogi Parło w górę i zaczęło przypiekać. Konia cieły bąki i muchy. Wraz z tumanami kurzu mnożyły się oznaki wielkiego odwrotu. Ciągnęły wozy, dzwoniły blachą kuchnie polowe. W bliskości wsi Azarka powstał zator wywołany przepychającym się dokądś samochodem. W ogólnym zamęcie konie stawały dęba, rwały postronki, sprzęt walił się do rowu, sypały się przekleństwa. Karol, Wyminął bokiem, tratując chłopski jęczmień. Huk dział z północnego wschodu nieustannie targał powietrzem. W parafianowie nie było nawet gdzie napoić konia. Wszystkie studnie wyczerpane, poidła zmącone, stratowane. Podeszło południe. Tłoczyły się oddziały tyłowe pierwszej dywizji, piętnastej dywizji, a nawet siedemnastej dywizji rzuconej ponoć świeżo w kierunku Hołobicze i rzekomo już rozbitej. Niektóre wozy zjeżdżały z drogi w pole, próbując wyminąć zator. Konie się wytężały, ich mokre od potu grzbiety lśniły w słońcu, ludzie wpijali się rękami w szprychy, pchając koła pełne wkręconych w nie kłosów. Szef brygady, sztab brygady odpowiedział Karolowi przez zaciśnięte zęby młody podporucznik, nerwowo uderzając prętem po cholewie buta. Sztabów, panom pułkownikom, Zechciało się szukać? Sztaby znajdziecie dzisiaj tylko na mapie, a w terenie to burdel ciocianieli. I wskazał prętem na kotłowisko wozów, koni i ludzi na drodze. Gdzieś w chatynce na bezdrożnym krańcu miasteczka udało się wreszcie Karolowi napoić konia, nie rozsiodłując dać mu siana oraz wyprosić dla siebie kawałek chleba z cudownie wystudzonym w lodowni mlekiem. Po czym raz jeszcze poszedł na główną drogę. Tu wdał się w rozmowę z siedzącym okrakiem na płocie kapralem. Bracie, jak pragnę dobrego skonania dla Ułana. Masz siwka, to siadaj i zwiewaj do Częstochowy na litanie. To chyba jeszcze nie wiesz, że bolszewiki front przełamali. Będą tu na podwieczorek. Nie. Karol nie wiedział. I oczywiście wiedzieć nie mógł, że piąta. 21., 6 i 56 dywizje sowieckie trzeciej armii rzucone zostały przed świtem na południe od jeziora Mierzurzą na jedną dywizję litewsko-białoruską, przełamując front na rzece Czernica z zamiarem przedarcia się do Dokrzyc. Ale też i tego, że pierwsza brygada tej dywizji ostatkami sił trzyma jeszcze linię na wygięciu górnej Berezyny. I tego również. Że wydany już został rozkaz ogólnego odwrotu na linię Milcza Butsław postawy. Wiedział natomiast, ba widział na własne oczy, że nastąpiła jakaś katastrofa, że żaden meldunek, nawet żeby go jeszcze mógł dostarczyć, nie będzie aktualny, a sto razy spóźniony. Więc jego cel teraz się odwraca szukać z powrotem pułku. Ale gdzie? Że go już tam nie ma, gdzie był to pewne. Jak pragnę zdrowia, prawił galaktywy kapral. Siadaj na swego zrokacza. To ty dla mnie dobrego skonania pragniesz, a dla siebie zdrowia? przerwał mu Karol. Kapral wyszczerzył zęby z twarzy pokrytej po rzęsy i brwi gałym szosowym kurzem. Zapalimy, kto ma? Ja? Nie. — W takim razie musowo — ja! — i poczęstował tytoniem. Skręcili siedząc na płocie. Zator wozów na drodze wciąż nie ruszał się z miejsca. Zamęt powiększyła jeszcze bateria, która się pchała w odwrotnym kierunku. Wołanie — lewa wolna, lewa wolna! Było w tym tłoku tak absurdalne, że niebawem zacichło. Wysoki, obrośnięty rudą szczeciną ogniomistrz z pianą śliny w końcikach ust — Trząsł pięściami przed pobladłą, zaciętą twarzą sierżanta piechoty. Sądząc po strasznie znieruchomiałych oczach otyłego sierżanta, można się było spodziewać, że lada chwila trzaśnie ogniem mistrza pięścią lub wychwyci pistolet. Kapral patrzył jakiś czas obojętnie w ich kierunku, później przeniósł wzrok na końce swoich butów. Służył on w dywizji litewsko-białoruskiej, ale pochodził z Piotrkowa. Ochotnik zapytał karola ochotnik miarkuje że jęteligent jesteś No, były dowcip podobał się kapralowi z uznaniem cyknął śliną przez rów na drogę na północnym wschodzie huk armat trwał słyszysz jak zapychają powiedz w takim razie dlaczego te sakramenskie bolszewiki kurcze pieczone Chcą tę swoją nędzę rozprowadzić po całym świecie. Mój fater, świętej pamięci, był majstrem w Moskwie. Psi, co za życie, co za bogactwo opowiadał. A teraz głodne to, w łachmanach to i bose, a wintowka na szpagacie. Zniszczyli życie u siebie ich interes. Ale po co niszczyć u innych? To twój. Był majstrem, odezwał się siedzący na skarpie pod płotem taborysta. Majstrom wszędzie dobrze. A robotnikom to już inna sprawa. Idź, idź ty, dziadu sakramencki. Żebym na ciebie kanarków nie napuścił. Kanarki teraz w pszenicy dziobią, odpowiedział tamten niestropiony. Mówisz, głodne bose? wtrącił Karol. — A czemu, widzisz, front przerwali, a? — To nie z ich przyczyny, a naszej. Dowództwo u nas zafajdane. Słuchaliby jednego naczelnika, ale każdy ciągnie w swoją stronę. Orderów pragnie zarobić. Karol spojrzał na słońce, zlazł z płotu i wrócił do konia. Staruszka gospodyni podeszła do szopy, gdy go wyprowadzał. — Czyż to może być prawda? — zapytała co ludzie mówią że wychodzicie stąd ze wszystkiem prawdę babuniu tylko Pan Bóg zna a nie prosty ułan odpowiedział wpychając wędziło do pyska ach tak ach boże boże a mój syn dopiero cztery miesiące jak na służbę do Polaków na kolei żelaznej postąpił i mówiłam nie idź adaś czy to teraz takie czasy żeby kozionna służba przyjmować, kiedy nie wiadomo jeszcze, jaka państwa ostanie? Tylko biedy sobie napytasz. I gdzie on teraz podzienie się? No gdzie? Karol przerzucił nogę przez siodło i zebrał cugle. Staruszka przyglądała mu się z dołu. — Twoja mama? Pewnie młoda jeszcze? — zapytała dlaczegoś. Karol uśmiechnął się, poprawiając się na siodle. — Ja? — Już, babuniu... O młodej żonie myślę, a ty jeszcze o mamie mojej. Ach, Boże. No gdzie tobie tam do żony? Dziękuję za mleko i sianko, wyjechał zawrota. Wydostać się z miasteczka nie stanowiło dla niego żadnej trudności mógł bowiem dowolnie jechać polem. Natomiast przedostać się z koniem na drugą stronę drogi było prawie niepodobieństwem. Do tego stopnia szczelnie była zapchana a chciał brać na południowy wschód, bo w tym kierunku, myślał, będzie wycofywać się pół. Więc, no, musiał jakoś na tamtą stronę drogi. Ale szczeliny nie było. Raz jakiś plutonowy piechoty schwycił nawet za łzy i obsypując przekleństwami kazał mu złazić, grożąc, że rekwiruje konia. — Kawaleria musi być na przodzie! — krzyczał załamującym się z wściekłości dyskantem. — Łazików na tyłach mamy dość! — Deserter, złaś z konia oferma, kurwa mać! Karol zbladł w pierwszej chwili, ale w następnej wszystka krew uderzyła mu do twarzy. Ty, ty, skurwy synu, ja z doniesieniem do sztabu. Patrz kopertę, a ty mnie zatrzymujesz? Ja ciebie! I kopnął konia ostrogami, chwytając za szablę. Plutonowy odskoczył przed stającym dębakoniem. Cofnęło się też kilku żołnierzy na drodze. W szczelinę wdarł się Karol i przedostał na lewą stronę drogi wiodącej do Budsławia. Pojechał wydeptaną w polu ścieżką. Oddalał się od jazgotu i przekleństw przewalającego się drogą wielkiego odwrotu.